Dodatkową informacją jest to, że most na Odrze w Podjuchach, który tak wymagał pilnej renowacji, przebudowy. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, wszystkie decyzje są podjęte i zgodnie z planem, czyli do końca perspektywy budżetowej 2023, ten most zostanie przebudowany. To są oczywiście niezwykle ważne inwestycje w zakresie właśnie poprawy dostępu. No i tu dochodzimy do drogi czerwonej. Droga czerwona została wpisana jako element priorytetowy do rozbudowy portów, portu w Gdyni. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa port w Gdyni, który również jest finansowo zaangażowany w przygotowanie tego projektu. Przed nami za chwilę decyzje w zakresie właśnie wpisania tej drogi w program rozbudowy, w program oczywiście modernizacji i budowy w ramach Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Mamy nadzieję, że to zostanie zrealizowane również w ramach poprawy dostępności do portu Gdynia. Oczywiście przed nami jeszcze bardzo dużo uzgodnień. To jest trudna droga, bo przebiegająca przez aglomerację, a więc ten proces projektowy będzie wymagał bardzo dużo wysiłku, ale jestem przekonany, że zostanie zrealizowany.